Piękna Italia, grande fenomeno, proszę Państwa. Buongiorno. Buongiorno. Kolejny dzień, kolejnych przygód. Dobrze, że nie pada śnieg. No, takie są plusy, nie pada śnieg. Kamil to stwierdził, jak w sumie nie pada śnieg. Taką mamy aurę. Jakieś 17 stopni, spaliśmy dzisiaj tu, bo w miejscu, w którym byliśmy przez chwilę, grasował dzik i stwierdziliśmy, że sobie darujemy. Spaliśmy na parkingu, ale jest tam jeszcze jeden kamper i było zaznaczone jako miejsce dla kamperu. Wygląda jak zwykły parking, tu mamy sklep i do niego idziemy. Ogólnie dzisiaj Matera. Chodzi o to, że tutaj gdzieś kręcili najlepszego Bonda. My nie oglądaliśmy, ale ziomale oglądali. Mieli taką fantazję, więc jesteśmy. Pasję podobno też tu kręcili. Tak? To nawet nie widzę. To Szawara mówiła, albo tak. Mi się pomyliło. A tamte dziki to nie wiemy, czy to był jeden, czy to zgraja dzików była. Widzieliśmy jednego naraz, zwykle. Papier bierzemy. Jakiś tani trzeba wziąć. To muszę chodzić za tobą to. Tak. Wyszliśmy już na miasto i chcemy coś zjeść. Tu jest taka kawiarnia na rogu i widzę, że mają i pizzę, i jakieś focaccie, i słodkie rzeczy, i kawę. My sobie coś skosztujemy i pogoda się poprawia. Jest gorąco, to musiałam zdjąć, więc fajnie. Trochę kropi na głowę, ale ogólnie jest super. Sam? Tak. Zatrzymaliśmy się w Colorado Cafe. Czekamy tu na kanapki, na kawy i na naszych ziomali. I będziemy szli w stronę Starego Miasta, w stronę katedry. I co, najpierw musimy nabrać trochę siły. Ogólnie nie chciało nam się dzisiaj mega wstawać, bo padał deszcz, było szaro, ciemno. Ale już się rozpogadza, więc myślę, że będziemy mieć też więcej energii. Ale pachnie kawa. No i to jest prawidłowa wielkość americano. A nie jak tam wcześniej wzięłam, to jakieś było takie prawie jak espresso. Tu jest croissant de la crema. O! I tu mamy jakiegoś croissanta na słono z mozzarellą i chyba z salami jakimś, czy nie, bo pomarańczowe takie widzę na mięsku. I jeszcze coś wzięliśmy, nie? Tą kanapkę taką z matery, tak nie wiem jak... Zaraz pokażę, bo nie wiem jak ją opisać. Ona jest jakby trochę takim chlebem nasiąkniętym jakimś olejem. To wygląda jak tost z oliwą, ziołami, w środku mortadela i prowolone syr. O, no i mamy. A weź to otwórz. Słuchajcie tego. Podobne tosty ze dzieciaka się robiło. Jak się po prostu polewało troszeczkę oliwą i ziołami prowolonskimi. Tak robiłeś za dzieciaka? Mhm. Nie zbyt. Pamiętam, że kiedyś w samolocie zjadłem parówki. Takie danie były w samolocie, jak leciałem chyba do babci do Kanady. Pozdrawiam babcię. Dwie parówki, ser i ten. I zioła prowadzące. Takie na śniadanie, tak? Niby nic wielkiego, a to jest smaczne. I to jest tłusty tost, bardzo chrupiący. I ogólnie mamy takie spostrzeżenia, że w tej ma też jest w końcu tak spokojnie. Tak sobie możemy podejrzeć, jak ci ludzie na co dzień tutaj sobie żyją i działają. Dzisiaj jest sobota, a mimo wszystko się sporo dzieje, bo jest jakiś targ. Mamy tu właśnie, tak jak mówiłam, owoce, warzywa, jakieś różne rzeczy. Ludzie chodzą, sobie to sprawdzają, jakieś zakupki na spokojnie robią. Niektórzy piją kawkę. Kawka w ogóle jest pyszna. Tak. Matera przygotowuje się podobno na turystów dopiero. I nie ma, i tak się czujemy trochę w końcu, jak w jakimś takim włoskim mieście. Croissanty po włosku nazywają się cornetti. Prawdopodobnie Francuzi by nas zabili i Włosi za to, że nazywamy je croissantami. Oni je przecinają albo nadziewają taką igłą, albo przecinają i smarują kremem. My wzięliśmy taki krem, lekki posmak. I my mieliśmy przecięty. Limonki. Z tego co widziałam. Ten przecięty, na wcześniej białem bułkę w knajpie, to nadziewał takimi szpikulcami z Nutellą. I na czekoladę mówi, na Nutellę mówi czekolada. Kupiliśmy w lokalnym sklepie piwko Birra Moretti. Filtrata Freddo. Czyli na zimno filtrowane. Tak. Za 2 jurki. Za 2 euro. 4,3%. Próbujemy z Michałkiem. Powiem wam w ogóle, że te wszystkie piwka, które tu są, no, to są takie bardzo lekkie, jasne pilsy. Pils. Po prostu tak zwane jasne pełne. Perełka eksport. Ej, no ale żywce masz zapachniało od ciebie. Tak, ale to są takie perełki eksport, moim zdaniem. Perełki. Bardzo delikatne, bardzo mało goryczki.
Żadziocha. Też jest ten. Ale nie najgorsze, chłodne nie najgorsze. Pysia, oceń piwko. Dla Pysi takie piwko może być najgorsze. Delikatnie. Uwaga, uwaga, jedzie samochód. No i co, delikatnie się o tym myślisz? Spoko. Proszę się napić. I powiedz coś o piwku. Fajne. Ja lubię takie piwko. Jasne, pełne. Jasne, takie lubię, no. Lecimy dalej. Menadżerowie, kontrakty, promocje. No. To jest właśnie załatwiane teraz. Majenka Hoppe. Sassi di Matera, jedno z trzech najstarszych miast świata. I tutaj, moi drodzy, ogromny kanion jest tak naprawdę. Kamera pewnie tego nie oddaje jak zwykle. Tam gdzieś płynie rzeka, a tu są domki w skale wyrzeźbione. No kochani, jesteśmy w Polina no Amare. To jest Maja. Wypiliśmy litr wina. Tam jest kawałek plaży, jutro będziemy nakręcać. Trochę wieje. Tak to wygląda. Tu jest nasz kamper, tu jest taki kamień, a tam jest woda. Tutaj jest plaża taka i tam jest całe morze. Rano wam jeszcze pokażemy. A póki co, jesteśmy tu, limoncello odpalamy. Tu mamy cappuccinello. Kawowe, limoncello od chłopa, czyli kafenello. Wzięliśmy limoncello i wzięliśmy właśnie to kawowe. Ja chłopakom polewam, nie wiem, jak się tego polewa. Od chłopa wzięliśmy przydrożnego, nie braliśmy ze sklepu, bez banderoli. Patrzcie, jak to wygląda. Co, Michał? Zdrówko. Spróbujemy. Ciach, papkę w piach. No jest to napój spirytusowy. W limoncello bardziej było czuć spirytus, woltaż. Czuć było woltaż na języku. To jest trochę gęstsze, bardziej likierowate. No przede wszystkim nie jest przeźroczyste, to dużo większa gęstość. No. Lepiej się łyka i trochę słodsze. Cukier. Słodkie bardzo. Ale swojaczek. Zobaczymy za godzinę, będzie nagrywka, zobaczymy, czy to w ogóle działa. Będzie nagrywka. Czy kosi, muci, chłopa wywróci. Będzie nagrywka. Widzicie, jaki mam widok. Proszę. Zobaczcie. Piękna pogoda nas rozpieszczy w końcu. Tu mamy naszą przydomową sięgarenkę. A tutaj mamy pozostałości po wczoraj. Tak zwana kawa i ciastko. A, tu jakaś znana instagramerka. Już mówię, gdzie idziemy. Miejsce nazywa się Lama Monachile. Tak się to pisze po polsku. Ale podejrzewam, że jakieś, nie wiem, Monachile albo coś się to czyta i to jest to miejsce takie, jak się wpisuje Polina no Amare, to głównie zdjęcia są właśnie z tej plaży.
się kawki. Będę piła latte i będę jadła sernik z ricottą. I to jest jakiś przysmak, takie ciasteczko kruche z kremem. A Michał będzie pił americano. Pseudo pytacie. A siedzimy sobie tutaj na takim placyku. Niedaleko Plaza Manuela Vittorio II. Nie mam pojęcia, kto to jest, muszę się jeszcze douczyć, ale wszędzie jest taka ulica. Zaliczamy jeszcze Bari i kierujemy się na północ. Jutro chcemy być w Umbrii. Nie wiem jeszcze dokładnie w jakim miasteczku, ale na pewno chcemy skosztować trufli, które jest tam ponoć pod dostatkiem i już nie mogę się doczekać, bo bardzo lubię tego grzyba. Ogólnie nie lubię grzybów, ale kurki i trufla zjem. Czy wiecie, czyjego imienia jest lotnisko w Bari? Proszę, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam. Ten pan nas prowadzi. Sam z siebie. Dobra. To klasyczek. Zjechaliśmy do Bari. Zaparkowaliśmy. Ziomal na rowerze nas tutaj wypchał. Prowadzi. Wysiadamy. Mówię, ile za to? Nie ma tiketu, dzisiaj niedziela. No dobra. To ile? A on do mnie dycha. Ja mówię, no chyba oszalałeś. Jedziemy stąd. My tyle dla piątkę. Kempingi nie wydajemy. Trójkę. Ja mówię, dwójkę ci mogę dać maksymalnie. No trójkę. Bracie, trójkę. Ja mówię, nie no, dwójkę ci dam, a jak nie, to wyjeżdżam. I sprawdzam, czy na pewno jest w niedzielę, nie ma tiketów. Nie trzeba jakby biletu brać. Nie znalazłem tej informacji. Gość się zapiera, że w niedzielę nie trzeba płacić, więc nie płacę. Dałem mu dwójkę, no i liczymy, że wrócimy. Nie, mogę ja coś dopowiedzieć? Aha. Akcja była taka. Spojrzałem na chłopa, widziałem po pazurze, że to jest kurwa zwykły warszawski kurwa naciągacz. Majki chciał mu dać dychę, już prawie z niej wyskoczył. Chyba oszalałeś. Oczy widziałem, mu powiedziałem, dwa jurki, jak nie to spadamy. Kłamstwo. I dopiero poszło. To będzie wszystko wycięte, a jeszcze to przerobię tak, że to ty chciałeś dać mu dychę, a ja mówiłem, że nie, że chciał dać dychę kurwa naciągaczowi kurwa. Dobra, nie wiem, może mnie znacie. Już powinniście mnie do Splita i by było po 2,50. Powinniście mnie już znać na tyle, że w życiu bym dychę nie dał za parking. Dziękuję, dobranoc. Krypson? No. Pazur chciał kluczyk, dałem mu. Dobrze zrobiłem? Od kampera, bo mówi, że jak będzie trzeba przeparkować czy coś. To kurwa będzie pilnował teraz, a on nie przebije. Ja kupił kampera za 2 euro. To dałem mu kluczyk, Ewelcia. Dobrze zrobiłem? Ale deal życia. Deal życia, nie? No ja żartuję. Mam tutaj. Ja chcę powiedzieć, że ja nikomu nic nie przywożę, bo taka jestem. Klasycznie polska akcja. Nie mieliśmy trójki, więc babka chciała drobne, daliśmy jej 2,80. Dostaliśmy smażoną na głębokim tłuszczu polentę z solą. No ogólnie takie trochę bez smaku. Bez smaku, ale sól jest fajna. I z solem to smakuje jak krzyżówka popcornu i flipsów. Dobre, no, 15 zł nie dał w Polsce za to. Ale tu siódkę. Tłuste bardzo. Ogólnie nie ma tragedii. No. Ale to coś ma w sobie, że to wciąga. Jak popcorn. Po prostu jest słone. No bo jest słone, jeden smak, który ja wiem, to jest tu. Bon appetit. Tutaj to typowa Chorwacja, widzę. Pani robi makaron? A ja to kurczę. To jest takim nerwuskiem malutkim.
paella z Bari. Ryż, ziemniak, owoce morza. Ciekawa, czy jakoś tak... Nie jestem jakaś opiłdy, ale smak. To moje bardzo mi smakuje. To jest z ragu. Czuć wina, mięso, parmezan. Stwierdzam, że to jest najgorszy makaron, jaki jem na tym wyjeździe. Pomidory są kwaśne i generalnie nie ma pomidorów, bo jest tylko jakaś pastata, taki trochę ketchup. Ja jestem na tym wyjeździe testerem carbonary, praktycznie w każdej restauracji to jem, w każdym mieście. I dzisiejsza, powiem wam tak. Nie ma tragedii. Makaron nie jest al dente, jest ugotowany tak jak u nas w Polsce, czyli lekko miękki. Boczuś jest taki, no zawsze był taki słony, tak czułem tą słoność w carbonarze, tutaj tego nie ma. No i jajko jest. Jest taki lekko mdły. Myślę, że jakieś czwarte miejsce na 8, które jadłem.